Mało szansę, że trafi bogami, ale jakoś można by spróbować. Oli torpeć tam jest. Ej! No chwila, dobrze, że byłem niewykryty! Hehe, trafiłem go. Siemano wszystkim, z tej strony Zwycięzcy, witam was w kolejnym materiale z World of Warships na kanale. Jako że weszła aktualizacja 0.7.6. Co za kretyn. To weszły też tryby bitwy nocnej. Oj, sorry. Chciałem strzelić w gościa w tym killera, ale mi nie wyszło. Jak zwykle zresztą. Gościu awczy cały czas. Massiva Sturm nähert sich. Massiva Sturm nähert sich. Generalnie nagrywam teraz na zapas, żeby mieć jak wgrać te filmy. Ale chyba to mi nie wyjdzie za bardzo. Jest plus taki, że jest lotniskowiec Independence, czyli ma 6 samolotów w jednej eskadrze, co oznacza, że jeżeli wypuści na mnie jedną eskadrę, ja włączę samolot oraz baterię pilot skupię na jednym celu, to będzie ładnie szło w niego. O, straciliśmy niszczary. Będę zwolnił kolejnym krążkiem. To jest Czepajew, czyli rosyjski. Szybciej! Tylko trapko. Traf! No naokoło! Co za dziadostwo? Naokoło kolesia poleciało. Lecimy tak. I tak. I tak. I tak. A już więcej nie mogę punktów. Nie mogę więcej punktów na minimapie zaznaczyć. Przed chwilą nagrywałem War Thundera. Stąd też jestem dość mocno podirytowany. Król George V. Nie jestem jeszcze wykryty, więc nie będę strzelał. Działa ustawione na kąt kursowy. To jest Cleveland. Cleveland to jest 8 teraz. Hiper. Super hiper. Musiałem wystrzelić, musiałem już. Żeby trafić w Clevelanda. Tak, góra. No myślałem, że sam tego typa trafię w Czepajewie. Celowałem w Clevelanda, a trafiłem w Czepajewa. No to by było fajne. Co Czepajew, co za góry walisz ty? Zboczeńcu. Queen Elizabeth. O nie! Miało wejść Cytadele. No niech oni przejmą te strefy dwie. Król George nie celuje we mnie. Ok,
Cleveland, Queen Elizabeth oraz Król George V nie mają torped. Mogę to wykorzystać na swoją korzyść. Ze względu na to, że ja mam torpedy, a oni nie. 6 km i 64 km. Królowa Elizabeth. Płonął, póki co gości nie zmieniono. Tak we mnie celuje. Miałem się nie naprawiać, ale że trafił w wyrzutnie torpedowe, to musiałem się naprawić. No król George nie został zatopiony już, serio. Chodź na terena. Znowu wyrzutnie torpedowe dostałem. Na szczęście zdążyłem wystrzelić wcześniej torpedy. Tamte troszkę mnie będą irytować cały czas. Nie wejdą te torpedy. Nie ma szans. Ominie gościu te torpedy. Odwal się ode mnie z tym krążownikiem! Cleveland też jest dość mocno irytujący, bo on ma... Kuźwa! Lol. Trafiłem w cytadelę. Nie było to zamierzone, ale trafiłem w cytadelę. Znowu nie podpalił ktoś. Pewny krążownik założy się, że on to będzie mnie podpalał. Nie powinienem zginąć od tego pożaru. Bo jeżeli zginę, to będzie trochę... O, Nagato. Nagato się pali. Nie w tą stronę, w tą masz podnieść. Trafiłem. Mam spawarkę włączoną cały czas, dlatego... Nie gaszę pożaru i jednego pożaru zresztą się nie gasi. Tego zasada w zasadzie, prawda, trochę głupia ta zasada, ale jednak mimo wszystko... Czy już jest ten cyklon? Gdzieś tu jest krążownik. Jest tam. Za górą. Leci we mnie chyba tamto. Tak. Zaczyna się cyklon. Co to jest? Edinburgh? Ty płyniesz tam, to ja polecę z tej strony. Oh shit. Coś mnie sam tym sonarem wykryło. Gdzie ten gościu jest? Halo. No za górą, ewidentnie. Jeszcze przyjmij się. Jeszcze drugi krążownik płynie. Fuck and shit. Gdzie płynie w tamto? Jest gościu jakiś? Fuck, jeszcze mnie zestrzelił samolot. Dobra. Tak, ja mam dwa pożary. Obróć się! Co?
dwie torpedy. Obróćcie wieże działowe! Oszli, no i po mnie. Te torpedy nie trafiły, łe. Tak jak miały wejść. Tupa. Ponad milion zablokowanych, kłam, ale... Niekoniecznie o to mi chodziło. Może uda mi się jeszcze trafić na bitwę nocną. Lol. Niestety... Po krótkiej przerwie... O Jezu, mikrofon. Po krótkiej przerwie nie udało mi się trafić na bitwę nocną. A wiem, że na pewno jest bitwa na trybie bitwy nocnej. A w trybie bitwy tego się nie wybiera. W ogóle na jakim poziomie życia? Nasz... na topkę. To, opłyniemy sobie całą wyspę, znaczy całą... Cały przylądek. Pięciokąt taki. Nie wiem, czy mi się uda trafić kiedykolwiek w ogóle na bitwę nocną, tryb bitwy nocnej. Chcę to nagrać, ale może być lekki problem. Autopilot mode disabled. Bo jest kilka teraz filmów, na które czekam. Filmów, kreskówek, żeby się pojawiły w kinie. Jeżeli są jakieś filmy, na które czekacie i chcecie się podzielić, to możecie mi napisać w komentarzu. Na wsparcie striptease. Striptease'owi nie będę udzielał wsparcia. Bo jeszcze nie wiadomo co zrobi. Komendy co hook? Co mnie wykryło? Halo? Ten mnie spotnął. Niszczarowy mnie wyczeluje chyba nawet. A ryzyk. Wystrzeliłem na odwal się. No i jeszcze krążek się pokazał. No nie! Krążek mnie się pokazał akurat jak wystrzeliłem. To jest w ogóle? Mogami. A tamten? A magi. Mogami, a magi. Odpłynie w tą stronę. Odbijał będzie. Ja się w cytadelę wstrzelić. O, faktem, że coś jest. Wykrycie. Jakbyś merka wykryłem ja, czy...? No i spudowałem jeszcze, no. Bo powinno to trafić, natomiast... Tak, ten znacznik to jest znacznik wykrycia. O! Krążownik. Krążownik się odbije. Bismarck nie ma tor... Au, czemu we mnie? Macie przede mną kogoś jeszcze. Ludzie, a to on już baterię dodatkowo strzela. Tak, źle przycelowałem. No, w głąbie. Jeszcze wypuścił torpedy ktoś. A to w zasadzie dzięki, że mnie przehamowałeś. I. Dobra, nie trafił. Bismarck leci na zasięg baterii dodatkowej. Ja baterii dodatkową mam 5,3 km, tylko 5,3 km. Tam jest Charles coś tam. Odbija. To pod kąt, pod kąt. Trafiłem, na wylot, to prawda, ale trafiłem. Chcesz na tarana? Dobra, to chodź tu. O! Ech, to mnie będzie podpalał cały czas, więc...
Fuck, torpedy. Pierdzielam. Au. Jak pies zrobiłem. Au. Tam jest krążownik, płynie. Czy jestem w stanie się w niego wbić? Teoretycznie tak, jeżeli nie zmieni kursu. Tak, kura. A że zaczął chyba zwalniać gościu. Tak właśnie. Zaczął zwalniać. Nie powinienem wolnić w górę. Tam jest monarch. Nie, obróć. No kurde, zerwie. O, 16 tysięcy, No do tyłu, halo. Jest mała szansa, że co to było? Mała szansa, że trafię bogami, ale jakoś można by spróbować. O, torped tam jest, To było piękne, salwa. Muszę przyznać. Nie spodziewałem się takiej salwy. Jak gościu płynie tam. Ja dopiero zwalniam, bo... Wypadł mi skończyć. Ani moje więcej punktów od 10. Ktoś w mnie celuje, tylko pytanie kto. Bo tego nie wiem. Tam jest czarny. Czyli okręt, niemiecki okręt premium. Pancernik wypływa jakiś. Jakiś pancernik, tam jest Charles Martel. Pancernik będzie bardziej niebezpieczny. No nie, gościu jest, wpływa za górę, to mi nic nie zrobi za bardzo. Chyba, że samolot ma zwiadowczy włączony i samolotu się strzeli. Charles nie celuje we mnie. Mogę spróbować się wbić na wylot. Really? Na wylot? Chciałem w Cytadelę, a nie na wylot. O, fuck. Jeszcze mnie podpalił ktoś. Ty nie. Obracam, także tu jest ciężej trochę trafić. Więc... Aha, ktoś przyjmuje naszą strefę, naszą bazę, znaczy się. I to jest tamten gościu. Czapajew, really? Really, Czapajew? Chcesz ci się tak ryzykować? Życie? No właśnie. Oli się ktoś wbił. Muszę powiedzieć, ładnie się wbili. Faktem jest Queen Elizabeth na 100%. Nie, to nieszczera kapuje. Nieszczera kapuje na pewno, bo gościu krążownikiem zginął. O, za 15 tysięcy ładnie wyszło. Tak, nieszczera to kapuje, bo nie widać jej, a po torpedę puścił ktoś. Więc musi to być ewidentnie nieszczera. Faktem jest Gneizenau. Mają Gneizenaua, co oznacza, że mają torpedowca. W sensie pancernika z torpedami. Jedenaście tysięcy. No, odcep się ode mnie! Gościu z tyłu. Gościu kampi tym... New Orleans też, czy... A, nie, to byłby Baltimore. Kurde.
światła. Zmieni na heki. No strzelinie w niego! Nie trafiłbym nawet. Ewidentnie mi szara gdzieś kapuje, tylko nie widzę tu nigdzie dymu. I to ona mnie spotuje, co gorsza. Jest gościu, jest gościu. Znowu? Ała. Jakim ja cudem obrywałem torpedą w wieży działowej? Halo? Przepraszam bardzo, ale to jest trochę mało logiczne. Pod kąt! Samolot, uciekaj! Uciekaj tym samolotem! No już mam ponad 1 400 000 zablokowane. No było 660 tysięcy. Prawie 70, prawie 61. No nie, nie, pod kąt, pod kąt, pod kąt. Nie, nie wylot. Nie wiem jak gościu, nie wiem jak gościu mnie trafił. Czy na wylot z penetracją. Gorzej jeżeli bez penetracją. Mogłem heki ładować, kurde. Czy ja mam perk na kapitanie, że po załadowaniu przeładowuję szybciej? Tak. Czy jak mam załadowany jeden pocisk to i przyłączę go na drugi? Rozej. Ale niepotrzebnie przyłączały. Jesteśmy aktualnie w porcie, przeszedłem na Gneizenoa. Więc bierzmy sobie kontener, możemy spróbować szans, spróbuj szczęścia, o. Czy wypadnie nam super kontener? Tak myślałem, że jakieś małe główienko. Co w środku? Na serio, 750 free expo. Dobra, to jeszcze założę sobie moduły, znaczy te sygnały na... Sygnały nagnęzynowe, ale nie mogę nic zamontować. Teraz zobaczymy się w bitewce już. Tylko jestem po przerwie. Dopiero teraz mnie wczytało. Tak więc, no... Jest to trochę uciążliwe. Spróbuję zrobić wyciąg. Challenge accepted. Jeszcze salwa. Nie, tylko 3000. W zasadzie to nie jest na dobicie. Budionny jest na dobicie. Budionny ma bardziej spamerskie działa. Jestem wzięty w ogień krzyżowy w zasadzie. Budionnego mogę się pozbyć. O, oh, shit. Leandr. Podpalenie. Wyrzutnie torpedowe uszkodzone. Wilbert padł. Wyszło w tego. A ja mam dwa pożary. No nie fajnie. Spodziewaj. Trzy pożary! Gdzie torpedy? A tam tu. Zgaś się. Ugaś się szybciej. Dobra,
Jestem wzięty w ogień krzyżowy, co prawda Leandro za chwilę może torpedę wypuścić, dlatego się wolę obrócić w ten sposób. No nie trafiłem niego! Mówiłem, że wypuści torpedy. Dowodną drugą wyrzutnię torpedową, ale... Wzięty w ogień krzyżowy, nie mam szans tego wyjść. Jest zdjęty, ale zginę zaraz. Raz, dwa, trzy. Się spali? Spaliłem się. Przez to, że mnie szczytało trochę późno, nie byłem w stanie nic zrobić prawie, że. Okej. Okay. Ostatnią bitewkę rozegramy na Błyskawicy, czyli jest to okręt premium, jedyny polski okręt, znaczy w cudzysłowie polski jest okręt premium, 7 poziomu. Z torpedami jest w zasięgu 8 km. Aha, ktoś się szkapuje. Torpedy. Jest niszczara na tym. Jasno, spadam. Może nie zostałem wykryty. Nie zdążył mojej torpedy dopłynąć nawet. Przed skapowaniem tej bazy. Lokalizowano nas. Gościu może uniknąć tych torped. Aha. Nie to. Może dobra, no może być też to. Ukryto. Czemu tak cicho grę? Halo. Czemu ja nic nie słyszę? O. Ten gościu o tym Z coś tam był na kapie. I z tego wniosek, jeżeli to on był na kapie, moje torpedy już za to miały, nie miały miejsca, miały te, co to jest, Rachel, Francuz, i w World of Warships, nie pamiętam czy to mówiłem czy nie, ale w World of Warships nie ma czegoś takiego jak sojusznicze torpedy, jeżeli trafią w sojuszniczy okręt, kurde, zapomniałem się pomalować, jeżeli trafią w sojuszniczy okręt, trudno, za to nie sojuszniczy okręt. Nie zmienia faktu to, że powoduje to później status team killera, ale... Czekam, może gościu wpłynie bliżej. Aha, ta zasłona ode mnie zniknęła. Fuck. Dobra. Muszę się obrócić. No nie. Podpal go. Gościu zaczął odbijać. Jest ryzyko, że go nie trafię torpedą i tamte ARP to się... Zero w ogóle? Chyba tak. Tak, zero w ogóle i przez to też go nie trafię.
Shit. Jeszcze mi ciebie brakowało. Koleś. Ja czekam na załadowanie torped. Ciebie mi jeszcze tutaj zabrakło. A magii? Podrobię ten. Bo nawet ładnie. Szybciej! Czekać! A magii jeszcze jest ze mną i to najbardziej mnie ubolewam nad tym. I nad tym, że obrywałem silnik. I wyrzucę teraz torpedowy. Przez to, że mam doładowanie silnika włączone, jestem... Ej! No chwila, dobrze, że byłem niewykryty! Hehe, trafiłem go. Coś jeszcze to trafi, czy nie?